Siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem dzisiaj na Dragonie, będziemy oceniać gildię. Gildię będziemy oceniać, także napiszemy graczom, żeby pozdrowili i ty. Napiszcie pozdrówcie i ty, niech ludzie pozdrawią i ty. I co? My tutaj nagrywamy odcineczek z oceniania gildii i mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Będziemy się tepać do gildii, także mam nadzieję, że będzie naprawdę spoko odcineczek. Ja was zapraszam do oglądania, a jeszcze was informuję, że będzie tutaj w tym odcineczku konkursik na pelerynkę albo na jakąś inną fajną nagrodę, także warto oglądać i subskrybujcie oczywiście kanał, także śmiało zostawcie dzwoneczek i śledźcie kanał na bieżąco. Także ja już zapraszam do oglądania i oglądajcie koniecznie do końca, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić, żeby wygrać pelerynkę lub coś innego. Gildia pierwsza to będzie gildia Tweet, także ja już włączam Fly'a. Widzimy, gildia Tweet się tak prezentuje. Tu jest już tak gdzieś właśnie tak kuboid wygląda. Mają tutaj trochę zabezpieczeń, ale za zabezpieczenia mógłbym dać również siódemeczkę, ale my w dzisiejszym odcinku oceniamy zameczki, a nie jakieś kuboidy. Ale za kuboid mocne siódemeczkę dajemy, mają kilka bojek, więc wydaje mi się, że spoko. Ogarnięty mają kuboid, bacona mają, także sobie na pewno spoko chłopaki grają. Sprawdzimy info Tweet. Także jeden typek gra, czyli Zobek.pl XDD. Pozdrawiamy ciebie, Zobek.pl. Tepniemy się do niego, no i zobaczymy, co on robi. Zobek TP Zobek.pl. Sobie widzimy, tutaj jest ten gracz i próbuje już mnie atakować, ale nie ma takiej opcji po prostu, żeby mnie atakować, tak? Ja tą gildię przyszłem ocenić, a nie żeby mnie zabił. Także lecimy do kolejnej gildii. Kolejna gildia to będzie Lolo, także się śmiało tepamy. GTP Lolo 200, lecimy. Gildia Lolo wygląda właśnie tak. Ja już tutaj włączam sobie Fly'a. I co? Lecimy sprawdzić, jak to wygląda. Tutaj mają trochę zabezpieczeń, jak widzimy. Mają tutaj również jakieś tablice, lista jakichś sfeli tutaj. Co? Co tu jest napisane? Co? Jakiś ma okres, redstone, jakaś Justynka, co? Co tu jest napisane? Kurde. Dobra, lecimy sprawdzić. Zabezpieczenia mają mega dobre. Za kuboid bym mógł dać dziesiąteczkę, ale tylko za kuboid, nie za zamek, więc ja wynagradzam zamki. Więc jeżeli macie zamek zbudowany na Dragonie, koniecznie napiszcie swój tak gildii w komentarzu, a ja to ocenię i takie właśnie gildie wynagrodzę tak samo. Także lecimy do kolejnej gildii, które miałem ocenić, które pisaliście w komentarzach. Będzie to gildia M1LF, także się tepamy. GTP 200. Sprawdzamy, jak będzie wyglądać. Włączam już Fly'a sobie i lecimy. I widzimy, tutaj już mamy dużo ładniejszy kuboid zbudowany. Tutaj się coś postarali. Mają również bacony. Robimy screena na miniaturkę. Mega mi się podoba. I sprawdzamy właśnie info. Info M1LF. Pozdrawiamy tą gildię bardzo serdecznie. No i co? Sprawdzamy, jak to wygląda na dole tak samo. Czy coś tutaj mają zbudowane? Tutaj chyba nie mają, taką dziurę mają wykopaną, ale mają, mega mi się to podoba, takie wejście. Patrzy się, wchodzą sobie, no i normalnie mają takie zamczysko, jakby taką po prostu wieżę, tak, do zwiedzania. Mega fajna opcja. Ciekawe, czy coś jest napisane jeszcze na górze, czy nie. Tutaj się chłopacy postarali. Mi się to podoba i lecimy w sumie. Tutaj mogę dać jeszcze właśnie co? Szósteczkę mocno mogę dać, tak? Także lecimy do kolejnej gildii po prostu, tak? Jak widać, kuboid jest bardzo słaby. Mają tutaj kilka zabezpieczeń, ale niestety zamka tutaj nie ma. Trochę już tutaj przebijali ich, więc w sumie wydaje mi się, że to jest słaba opcja, przebijają, ale chłopaki grają tutaj, także pozdrawiamy tutaj tego Capitanmana, bo Capitanman właśnie zgłosił tą gildię, żebym ją ocenił. Także pozdrawiamy go bardzo serdecznie, stary. No i co? Mam nadzieję, że oglądasz odcinek. Kto nie ma od was rangi, Kto nie ma od was rangi, sprawdzimy, to mu damy rangę może jakąś albo coś. Lufa, masz swagera. Lufa, masz swagera, gratulacje. I lecimy do kolejnej gildii. Tak po prostu będziemy rozdawać na odcinkach, także opłaca się zgłaszać gildię po prostu. Także oglądajcie po prostu odcinki, jak sami widzicie. I lecimy po prostu do kolejnej gildii. Także tepamy się do gildii OJM. O, tu jest zamek i gildię to można wynagrodzić na pewno. Tą gildię na pewno można wynagrodzić. I to jest gildia, która na pewno zapracowała sobie 250 damy. To jest mega gildia. Sprawdzimy właśnie ten zamek. Mega mi się podoba. I tu się chłopaki postarali. OJM. Mega gildia, sprawdzimy info od razu. Nawet jest lider. Nie ma rangi, ale damy mu tutaj, panie, coś fajnego damy mu tutaj. Co mu możemy dać? Tutaj możemy mu dać swagera na 12 godzin oraz możemy mu dać antynogi, żeby mógł uciekać z nóżek, prawda? No, także wydaje mi się, że to jest taka spoko nagroda, nie? Ale jak ma rangę, więc w sumie nie będziemy mu dawać rangi, nie? Także ja wam już dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Koniecznie subskrybujcie i wpadajcie na moje inne social media. No i oglądajcie częściej. Piszcie koniecznie swoje tagi gildii w komentarzu. Jeżeli oglądaliście, to przez cały odcinek wyświetlało się tajne hasło. Po prostu tajne hasło i litery, jakieś cyfry. Napiszcie w komentarzu, jakie to były. I będzie wtedy można wygrać po prostu rangę jakąś, rangę lub jakieś inne rzeczy fajne, to się dogadam ciężcom, więc wydaje mi się, że to jest spoko pomysł, prawda? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Elo!